Siemanko wszystkim, ja jestem Srupel, a w tym filmiku zamierzam trochę porozmawiać z wami o sherdach i dungeonach. Jednak na początku mam do was pytanie. Potrzebuję osoby, która zna się trochę w takim, no, powiedzmy stopniu średnio zaawansowanym na tworzeniu aplikacji na Androida. Dokładnie, na Androida aplikacji, w tym wypadku to ma być quiz. Albo coś w tym stylu. Więc jeżeli możecie, napiszcie w komentarzach jakieś, zostawcie dane kontaktowe, coś na Skype'a, Facebooka. To się na pewno odezwę. A kontynuując, filmik o dungeonach. Może najpierw zacznę o sherdach, ok. Więc sherdy, jedna z najważniejszych walut w grze. Potrzebne są w gildii, to raz. Jednak wcześniej głównie służyły, i do dzisiaj w sumie głównie służą, do ulepszania skilli naszych bohaterów. Oczywiście to wszystko kosztuje. Z każdym coraz wyższym poziomem skilla coraz więcej. Początkowo jest to... Właśnie, jak liczyć, ile to szerdów jest potrzebnych? Potrzebne jest nam 1500 punktów. Z różnych rzeczy. Można to wziąć z bohaterów, poświęcając bohaterów. Albo można to wziąć po prostu z poświęcając slime, czyli te sacrifice hero, bohaterów do poświęcania, tak zwanych. Okej. Okay. Tu mamy 1500 punktów. Zabieramy ostatnie 0, mamy 150. 150 dzielimy na pół i potrzebujemy 75 sherdów, żeby ulepszyć skilla z 1.9 na 2.9. Ale to jest mały haczyk. To jest Elite Hero, czyli niebieski, i on potrzebuje mniej. Ordinary Heroes, czyli te zielone, jeszcze mniej potrzebują. A najwięcej potrzebują oczywiście Legendary Heroes. I tutaj macie 2000 punktów. Zabieramy jedno 0, mamy 200, dzielimy na pół, czyli potrzebne 100 sherdów, żeby podnieść z 1.9 na 2.9. Potem to rośnie powolutku, coraz bardziej. W końcu, pokazując mojego Pumpkin Duke'a 7x9, żeby podnieść go na 8x9, będę potrzebował 25 tysięcy sherdów. Imponująca liczba. Więc co powiecie na 9x9? Potrzebne jest 50 tysięcy. O ile się nie mylę. 50 tysięcy? Nie jestem pewien w sumie. Więc tutaj mogę się mylić, jak co to sprawdźcie i napiszcie w komentarzach. Więc kiedyś nie było HBM-ów. Głównym źródłem sherdów były dungeony. Dungeony. W sumie do dzisiaj głównym źródłem sherdów są dungeony, ale większość graczy tego nie rozumie. Z HBM-ów możemy tylko 8 HBM-ów dziennie zrobić, zakładając, że większość graczy farmi G albo F. Tu weźmy na to G. To dostajemy 8 razy 40. Czyli jest to... Nie, to jest. Momencik. 320. Jakoś tak. A co powiecie na to, że z samych dungeonów można uzyskać 900 sherdów? I to bez żadnych gemów użytych. Jak to jest możliwe? Otóż dungeony odświeżają się co 20 minut. Jedna szansa co 20 minut. Możemy mieć maksymalnie 5 szans, więc no, trzeba trochę no-life'ić, ale obliczając, że jesteś typowym Azjatą, który spędza na komputerze 24 godziny na dobę, nie śpi po nocach i tylko gra, to możesz dziennie, czy tam w trakcie jednej doby, zrobić 72 dungeony. Średnio, robiąc dungeony oznaczone zameczkiem, wcześniej to była czaszka, więc to się nazywało Dungeon Schools, coś takiego. Był D, numerek, potem S i numerek. Czyli na czym ja to skończę? No, na dnie pamiętam już, ale okej. Prawdopodobieństwo, że wypadną ci sherdy, wynosi około tak średnio 30%.
Waha się to 20 paru do 30 paru. Jak tak zrobicie z kilkaset dungeonów, to nie wiecie, jakie wyniki wam wychodzić. Oczywiście to zależy od szczęścia też. No, ale licząc, że możecie walnąć sobie 72 dungeony warte 40 shardów z prawdopodobieństwem 30%, to wychodzi wam 900 shardów w ciągu jednego dnia. Do tego doliczmy jeszcze 300 z HBM-ów i już macie 1200. Załóżmy, że potrzebujecie te parę godzin na sen, to można spokojnie wycisnąć 900 tysiąc szerdów w trakcie jednego dnia. Przeciętny Azjata tyle wyciąga. Dlatego Azjaci są tacy dobrzy w takie wszystkie gry, gdzie im więcej spędzisz czasu, tym lepszy jesteś. Kontynuując, inne rzeczy, co wpływa na to, czy dostaniemy te szerdy, czy nie dostaniemy. Raz, jak już mówiłem, musimy robić dungeony ze skulami. Czyli mamy po prostu większe prawdopodobieństwo, że wypadną nam. Te zwykłe dungeony mają tak może 7% szansy, że ci wpadną i jeszcze zyskujesz o wiele mniejsze, bo one nie dają ci aż tak dużych nagród. I żeby mieć jak największe szanse na szerdy, to musisz ukończyć dungeona na 100%. To też jest bardzo ważne. A żeby w ogóle łudzić się o jakiekolwiek szerdy, to musisz przynajmniej 50% zrobić. Takie są zasady. Walisz przynajmniej 50%, masz małe szanse tam, że ci wpadną jakiś szerd. Walisz 100%, masz największe szanse. Co jeszcze? Oczywiście najlepiej jest farmić Dungeon 8, czyli te ostatnie, co dają po 30-40 shardów. O cholera. What the fuck? Co to jest? I pomyśleć, że nie mam zaklęć. 4x6 garnizon, 4x6, 4x4, wow. Ja pier... Okej, lecimy. Bierzemy co się da i spadamy. Okej, jeden zginął. Zaraz reszta zginie, he, spoko. Bierz złoto, bierz ile się da. Dobra, wziąłem prawie 200 tysięcy, ale to była życiowa szansa. Gdybym tylko miał zaklęcia. Tak bardzo spierdzielić sprawę. Okej. Okay. Anyway. To był filmik mówiący o tym, że HBM-y to nie jest główne źródło shardów. Głównym źródłem są dungeony. Dodatkowo możecie sobie kupować dungeony, szanse na dungeony. 5 szans kosztuje 100 gemów. Zakładając, że macie kilka tysięcy gemów, możecie spokojnie wyrobić dziennie kilka tysięcy szerpów. Czyli to jest metoda, jak zdobyć skille 9 na 9 w tydzień. Albo i szybciej. Zależy, czy jesteście Azjatą, który nie śpi po nocach, czy nie. Tylko nie obrażajcie się, bo tak cisnę teraz po Azjatach. Oczywiście to tam zależy głównie od osoby, a nie od pochodzenia, koloru skóry, coś w stylu. Nie jestem rasistą, ani żadną taką osobą. Więc dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.